część trzecia. Proszę. Wysoka Rado, wznawiamy obrady. Padły dwie kandydatury. W tej chwili głosujemy, kto jest radnych, aby w komisji rewizyjnej, przewodnicząca komisji rewizyjnej była radna Zając Gerszyna. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest, dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Teraz głosujemy. Stwierdzam, że za było jeden głos, 9 przeciw i 3 wstrzymujące. Kto jest za tym, aby przewodniczący komisji był radny Kuzman Michał? Spokojnie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden. Dziękuję. Stwierdzam, że 11 głosów jest za, jeden przeciw, jeden wstrzymujący. W tej chwili odczytam uchwałę, której jest radny Kutman w komisji rewizyjnej i dotyczy właśnie wyboru przewodniczącego. Uchwała Rady Gminy Krzeszów z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałej komisji Rady Gminy Krzeszów. Rada Gminy Krzeszów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że paragraf pierwszy uchwały 18/136/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Gminy Krzeszów w składzie. Kutman Michał, Tutka Bogusław, Duch Erwina, Zając Grażyna i Maciocha Elżbieta. Paragraf drugi. Stwierdza się, że paragraf pierwszy punkt 1 uchwały 26/218/22 Rady Gminy Krzeszów z dnia 20 maja 2022 roku otrzymuje brzmienie. Radnego Kutman Michał powołuje się na przewodniczącego komisji rewizyjnej. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Radny Wąk jest za przyjęciem uchwały. Radna Duch Erwina. Radny Dzień Stanisław, Radna Hamer Justyna, Radny Jajak Zbigniew, Radny Kurz Zbigniew, Radny Kutman Michał, Radny Łebko Piotr, Radna Maciocha Elżbieta, Radny Poradka Czesław, Radny Szyfer Józef, Radny Tutka Bogusław i Radna Zając Grażyna. Stwierdzam, że na 13 głosujących 10 jest głosów za, 2 przeciw, 1 głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 10. Zapytania radnych. Proszę bardzo, kto z radnych chce zabrać głos? Panie przewodniczący, proszę bardzo. Chciałem zabrać głos. Proszę, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem podziękować za oddane na mnie głosy.
na wybranie mnie przewodniczącego Rady czy Komisji Rewizyjnej. Dziękuję za zaufanie. No i życzę sobie, jak i radnym w komisji, dobrej współpracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja również ze swojej strony, chyba w imieniu Rady, chciałem podziękować za chęć przewodniczenia Komisji Rewizyjnej. Myślę, że ta współpraca będzie bardzo dobra i owocna. Życzę dużo sukcesów i jak najmniej kłopotów w prowadzeniu tej komisji. Proszę bardzo, czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Proszę, radna Zając. Dziękuję bardzo panu radnemu Bogusiowi za oddanie na mnie głosu i rozśmieszyło mnie to, że dzisiaj jednak było podjęte głosowanie na temat wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Chciałam właśnie powiedzieć, że mieszkańcy ocenią, kto jest strachliwy, kto się boi tutaj, bo przecież Komisja Rewizyjna liczyła 4 osoby i Komisja Rewizyjna mogła podejmować, w ogóle mogła się spotykać, mogła realizować zadania, tym bardziej, że przewodniczący, zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został, ale tutaj właśnie w grę weszło zupełnie co innego. Rozśmiesza mnie to i mieszkańcy niech po prostu ocenią, co tu dalej może być grane. Na ten temat dziękuję. A teraz, jeśli chodzi o zapytania. Chciałam pana wójta zapytać, czy coś wiadomo na temat utworzenia żłobka, bo wiem, że ruszyło w tej kwestii coś, była mowa na ten temat, dlatego chciałam to poruszyć, ponieważ mieszkańcy są bardzo zainteresowani utworzeniem żłobka w Krzeszowie. Drugą sprawę, którą chciałam poruszyć, to wcześniej mówiłam już, zresztą już kilka lat na ten temat mówię, że należałoby rozbudować przedszkole w Krzeszowie bądź przenieść do byłego budynku gimnazjum w Krzeszowie, ponieważ dowiedziałam się, że pani dyrektor przedszkola znowu niektórym rodzicom już mówi wprost, że wnioski nie mogą być rozpatrzone z powodu braku miejsca w przedszkolu. W ubiegłym roku nie wszystkie dzieci otrzymały miejsca w przedszkolu i właśnie mam nawet listę, bo rodzice proszą, ażeby głośno odczytać, które dzieci nie zostały przyjęte w ubiegłym roku do przedszkola. Dlatego jeszcze jest troszkę czasu, należałoby się nad tą sprawą zastanowić. Następną sprawę poruszałam również, to jest wykonanie przejścia dla pieszych przy ulicy Biłgorajskiej obok Stokrotki. Ja wiele razy już poruszałam sprawę przejścia i pan wójt właśnie odpowiedział między innymi na ten temat, żeby to zapytać lub napisać do powiatu. Mieszkańcy wprost odpowiadają, powiem, bo głosem mieszkańców mówię, że to pan wójt tutaj jest właśnie osobą, która może tą sprawę poruszyć i nie mieszkańcy, nie radni mają pisać, tylko po prostu pan wójt powinien dopatrzeć, żeby to w miarę jak najszybciej było uregulowane. Następną sprawą, którą chciałam poruszyć, to jest po prostu udrożnienie rowów, kiedy to nastąpi, przy kamionce Kolonia. Tam woda stoi w rowie już od dłuższego czasu, zresztą i w ubiegłym roku, i w tym roku. I właśnie mieszkańcy bardzo proszą, żeby to usunąć, bo tam tak na wiosnę, w lecie to jest siedlisko komarów
i te rowy po prostu należałoby udrożnić, dlatego głośno o tym mówię. I jeszcze jedną sprawę, którą chciałam dzisiaj właśnie zapytać, poruszyć, to jest sprawa Orlika w Krzeszowie. Mówiłam już o tym wiele razy, pytałam się kilka lat, od której do której czynny jest Orlik i aż trzeba było sprowadzić pana prezesa straży w Krzeszowie, żeby dowiedzieć się, że Orlik czynny jest od godziny 16 do 21. I teraz wiemy, że od 1 marca znowu Orlik powinien być czynny i ten Orlik nie jest czynny w tych godzinach. Więc bardzo proszę, ponieważ płacimy ogromne pieniądze, dlatego dobrze byłoby, gdyby jeśli w tych samych godzinach czynny jest Orlik, co pan prezes straży nam przekazał, no to żeby był czynny. Jeśli godziny otwarcia Orlika są zmienione, to proszę tutaj dzisiaj podać, od której do której czynny jest Orlik w Krzeszowie. I jeszcze jedną sprawę, którą na ostatniej sesji poruszyłam, że na animatora sportu wydawana jest ogromna kwota, uważam, bo to tylko w naszej gminie. I to jest kwota, tak jak powiedziałam na poprzedniej sesji, 47 068 zł. To jest pieniędzy oczywiście podatników. Więc plus do tego pół etatu z zewnątrz, to tak jak powiedziałam, to są ogromne pieniądze. Proszę przeliczyć, ile miesięcznie otrzymuje animator sportu. Tych pieniędzy ani nie otrzymuje miesięcznie nauczyciel mianowany, ani nauczyciel dyplomowany. Nie otrzymują takich pieniędzy również dyrektorzy szkół nawet, a szkoły już jest tylko dwie na terenie gminy Krzeszów, dlatego należałoby się znowu zastanowić nad tą sprawą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystko już, proszę pani. Wszystkie tematy już, tak? Panie przewodniczący, na początku ja panu powiedziałam, proszę mnie nie obrażać. Pan nie słucha? Ja powiedziałam przed chwilą, dziękuję bardzo. Czy pan mnie słyszał, czy pan mnie nie słucha? Panie przewodniczący, znowu pan mnie obraża, ale nie używa pan magicznych słów. Czy zna pan słowo przepraszam? Dziękuję. Ja, panie przewodniczący, w tej chwili znowu dziękuję bardzo. Ja zapytałem, czy wszystkie pani sprawy zadała. Tyle. Proszę bardzo, radny Kutman. Nie, pan radny Kutman, proszę bardzo. Jak będę miała, to poproszę o głos. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem tutaj skierować podziękowania dla wójta. Jeśli chodzi o ten parking przy szkole, długo rozmawialiśmy o tym, ale fajnie, że jakieś porozumienie tu z państwem GRAB doszło do konkretów, jest utwardzony. Lepiej z niego na pewno korzystać, lepiej ludziom wychodzić. To błoto nie jest wynoszone na jezdnię. Dziękuję bardzo w tej kwestii. Jeszcze powiem tutaj, bo też z panią Sołtys jestem w stałym jakimś kontakcie. Dzwoniła do mnie, jeśli chodzi o ulicę Biłgorajską tutaj, nie wiem, nie od zaraz samego ronda, że jest no, zaśmiecona, pełno tam odpadów różnych leży. No właśnie pytała mnie, jakby to ten temat rozwiązać, ale tutaj jeszcze po rozmowie z wójtem tu zasugerował, że ma pracowników typu tam do spraw takich gospodarczych. I te siły tam skieruje, żeby to uporządkować. Z góry dziękuję. Tam nie wiem, jakby na ulicy Tarnogrodzkiej też można było to zwrócić uwagę. Nie wiem, nie patrzyłem, nie oglądałem tak tych poboczy, czy są zaśmiecone, ale można by było też się temu przyglądnąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze zna? Proszę, radny Tutka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja zacznę może od tego. Zwracam się z prośbą do pana wójta, żeby przy ulicy Tarnogrodzkiej zamontować jeszcze światła LED, oświetlenia ulicznego na każdym słupie. Tam jest jeszcze kwestia chyba 6 lamp, bo ona jest trochę niedoświetlona, ale ludzie tam chodzą i wieczorem, w nocy i tak dalej, nie? Także taka prośba, a słyszałem, że jakieś tam zostały jeszcze lampy, jeśli to jest możliwe. Mam takie pytanie następne. Są na naszym rondzie zasadzone krzewy, jakieś tam roślinki ozdobne i tak dalej. Nie tylko na rondzie, ale na tych skwerkach i tak dalej. Mam pytanie, czy są jakieś przeznaczone pieniądze na pielęgnację tej zieleni, tych krzewów i tak dalej? Czy w ogóle to są jakieś pieniądze już z góry założone, czy dopiero będziemy szukać, a wiadomo, że trzeba się tym opiekować? Następne. Jeśli chodzi tutaj, odnoszę się do słów pani Grażyny, a mianowicie żłobka i tak dalej. Ja na pewno nie jestem do tego stopnia na bieżąco, jeśli chodzi o pracę samorządów, ale wyczytałem ostatnio, że w tym roku ma być przeznaczona dla samorządów taka sama pula pieniędzy, jaka była przeznaczona od rządu na ubiegły rok. Także będą to duże pieniądze i myślę, że to warto będzie je przekierunkować i chociażby w ten żłobek czy przedszkola rozwijające się. Pytanie następnie mam takie, no to w zasadzie tutaj no nie do wszystkich się może tyczy, ale czy nasz czas obrad Rady Gminy, tak jak na przykład pan Kutman w tej chwili posiada jakieś zwolnienie na ten okres tych kilku godzin czy całej dniówki, no bo z tego wiadomo, że jest w pracy, chyba że jest na urlopie, chyba że otrzymał takie zwolnienie, ale to już jest kwestia pewnie pana dyrektora zakładu komunalnego. Myślę, że wszyscy, którzy podejmują jakąś pracę, zwłaszcza w samorządach i w jednostkach podobnych związanych z tym, coś takiego powinni posiadać. Jeśli jeszcze tutaj dotrę do tego. Szanowni Państwo, ja nie znam prawa dokładnie i tak dalej. Coś tutaj nie rozumiem. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Pan Kutman nie jest mi wrogiem, wprost przeciwnie, mi się wydaje i tak dalej. Chodzi mi tylko tutaj o normalną rzecz. Czy pan, było jakieś głosowanie odnośnie wyboru pana Kutmana do komisji rewizyjnej, czy od razu, że tak powiem, z latawca spadł z innej komisji od razu przewodniczący tej komisji, czy gdzie on nawet nie był członkiem, a już od razu stał się i członkiem, i przewodniczącym. No to jest, proszę Państwa, to trzeba się tym zastanowić. To są jeszcze ludzie mądrzejsi ode mnie i chyba to wychwycą i tą sprawę doprowadzimy do końca. Jedna sprawa, jeszcze dwie sprawy, tylko króciutko. Jeśli chodzi o parking przy szkole, owszem, został poprawiony. Cieszę się, że tutaj pan Kutma podkreślił, że dzięki panu wójtowi. Ja o ile sobie przypominam, pan wójt mówił, że się nie może dogadać z panem Grabem, z panią Grab oczywiście, nie? A tu przecież interweniowałem ostatnio, na telefon był głośny, że oni to zrobią, tak, i czyli nadzieje powróciły. I wiem doskonale, że tylko dzięki woli pana Graba, Mariana, brata po zmarłym właścicielu, został nawieziony gryz czy tłuczeń i utwardzony ten tego. Także tutaj mnie się wydaje, panie Kutman, że rola pana wójta zakończyła się w tym momencie, że doprowadził kiedyś tam, lat temu kilka, do tego, że wydzierżawiona została ta posesja.
No i jeszcze jedno pytanie. Mam tutaj może teraz pytanie, no nie wiem, chyba to też do pana wójta. Odnośnie, co z działką do sprzedaży, do przekazania koło szkoły? Czy ona się ta sprawa zakończyła? Czy po prostu, no zakończyła się, czy w taki sposób, czy w inny, czy została przeniesiona w czasie, czy... Bo nic na ten temat nie wiemy. Głośno było, że ktoś ją chciał nabyć i tak dalej. Czy ona już jest zakończona? I liczę na odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze z radnych chce zabrać głos? Proszę pani Grażyna. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pan Przewodniczący mnie sprowokował, bo zapytał, czy już tyle, chociaż podziękowałam, więc pomyślałam, że jeszcze zadam pytanie. I pytanie zadaję Panu Przewodniczącemu. Pan przyjmuje mieszkańców w godzinach od 8 do godziny 10 w Urzędzie Gminy w Krzeszowie, a pracuje Pan jako kierowca w Kinesis w Ośrodku Zdrowia w Krzeszowie. Czy Pan pracuje w godzinach pracy? Czy Pan przyjmuje mieszkańców w godzinach pracy? Bo jeśli tak, no to po prostu to jest oszukiwanie zakładu pracy. 2 godziny tygodniowo. To jest 1 dniówka miesięcznie, jakby nie liczył. I jeszcze jedną sprawę chciałam poruszyć. Dzwoniłam do pana zastępcy wójta o ustawienie koszy czy kosza na śmiecie przy przystanku ulica Niwa. Przystanku oczywiście wsiadającym, wysiadającym przez uczniów szkoły podstawowej, przedszkola. I miałabym tą samą prośbę, ażeby kosze na śmieci zostały ustawione jeszcze w miejscach takich jak właśnie rynek i w ogóle park i tak dalej, tam gdzie brakuje, ponieważ widzimy, że tych śmieci coraz więcej fruwa, zwłaszcza na wiosnę, przy wietrznej pogodzie i tak dalej. Gdyby można było, to właśnie tam, gdzie uczniowie wsiadają, wysiadają i tam, gdzie po prostu jest jakieś zgromadzenie mieszkańców, na przykład przystanek i tak dalej. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Proszę, czy ktoś jeszcze z radnych chce zabrać głos? Teraz może na gorąco pierwsze. Bo te pytania były pewnie do wójta i do mnie. Odnośnie Orlika, to ja obiecuję pani, że będzie się sesja nadzwyczajna, ale zaprosimy pana Damiana, żeby przedstawił w ogóle sprawozdanie z działalności Orlika i pewnie to dużo wyjaśni, bo ten Orlik już za długo jest cały czas powtarzany. Ja myślę, że to są zarzuty bezpodstawne, bo człowiek jest oddany, pracuje i się daje więcej jak powinien. Ale to już pozostawiam na sesję następną. Jeśli będzie miała, chyba będzie miał czas, to zaprosimy go i sprawozdanie złoży. Odnośnie mojej osoby, proszę panią, tak, mam 2 godziny dyżuru, jestem każdy piątek, jeśli nie mogę być, zastępca nie zastępuje. A co chodzi do godzin, mam uzgodnione z pracodawcą, ja pracuję ponad godziny wymiarowe, nadgodziny, nadgodzin. Mam niepłacone nadgodziny. Na przykład wczoraj wróciłem o 18 z Krakowa, wyjazd miałem służbowy. Jestem w dni świąteczne, w ośrodku, bo muszę być. I to mam z pracodawcą uzgodnione. I myślę, że tutaj ty kuwieśnie, więcej dzisiaj muszę tłumaczyć. Resztę pytań chyba były kierowane do pana. Proszę pana wójta. Zacznę od tego punktu, który jeszcze nie został wyjaśniony, bo padł właśnie przy projekcie uchwał, to jest ścieżka Krzeszów-Łazów. Czy zostały zwiększone koszty inwestycji? Na ten moment nie, chociaż firma się zwróciła tutaj o zwrot o to, że zostały, że ponosi większe koszty, między innymi właśnie ze wzrostem cen cementu.
i proponuje rozwiązania właśnie, żeby stabilizat cementowy w niektórych miejscach, tam gdzie się da, robić na miejscu budowy, co by ograniczyło koszt transportu. Jest to, poszło to do projektanta, do inspektora nadzoru o wyrażenie opinii w tym temacie. Również tu będą dodatkowe koszty związane z tym, że projekt nie przewidywał właśnie przestawienia hydrantów. Projekt wykonywany przez starostwo powiatowe nadmiennie nie przewidywał przestawienia hydrantów, jak i również podniesienie z tych studzienek właśnie do dostosowania do właśnie nawierzchni ścieżki rowerowej. Także to kosztorysy poszły teraz do akceptacji w tym momencie i będziemy się zastanawiali, co z tym tematem zrobić, bo to też jest starostwo powiatowe uczestniczy w tym projekcie. Utworzenie żłobka, złożyliśmy na ten moment wniosek. Na utworzenie żłobka w przedszkole, to jest wszystko połączone razem ze sobą. Ja dzisiaj się nie będę na ten temat wypowiadał. Mieszkańcy zostaną zapytani, czy chcą żłobka, czy nie, bo my musimy później utrzymać 14 dzieci w żłobku. Czyli najpierw, zanim podpiszemy umowę, wystąpimy do mieszkańców o określenie się w tym temacie. Przejście dla pieszych. Przy budowie ciągu pieszo rowerowego na Kamionce Kolonii uzgodniłem z projektantem, że będzie wykonane przejście właśnie dla pieszych tam koło CPN-u. Akurat przejście na ulicy Piłgorajskiej pod górkę, to chyba nie jest to dobrym rozwiązaniem. Udrożnienie rowów Kamionka Kolonia, no to jest ta droga powiatowa, także jeżeli już, to trzeba by było wskazać konkretnie, które tam właśnie te rowy są konieczne. No i będziemy rozmawiać z panem starostą w tym temacie. Oli Krzyszowie, godziny otwarcia, ja proszę państwa, jadąc z zebrania strażackiego, piątek, wtedy był z Koziarni, w styczniu zrobiłem zdjęcia. Godzina 20, deszcz, zajęcia na Orliku. Są też zdjęcia z godzin otwarcia. Animator sportu, no możemy do tego wrócić i pewnie jak na komisjach możemy się tym zająć i pewnie tak trzeba będzie zrobić. Temat animatora sportu powróci, jeżeli państwo zdecydujecie, że należałoby zwolnić pana Damiana, jeżeli państwo tak zdecydujecie, to możemy to zrobić. To ja po prostu myślę, że to trzeba takiej rzetelnej dyskusji w tym zakresie. A sprawozdania pana administratora będzie, no tak jak ja już też rozmawiałem właśnie z panem Damianem, żeby na komisjach czy na sesji był następny, która będzie normalną sesją, będzie można zadać oficjalne pytania, przedstawić sprawozdanie, tak jak to robią też GOK czy inne jednostki. Ulica Biłgorajska, sprzątanie, tam już sprzątanie trwa akurat przy drogach powiatowych, w miarę możliwości jak jest sucho, wysyłamy ludzi do tego, żeby te śmiecie zbierali. Doświetlenie Tarnogrodzka. Wszystkie lampy zostały rozdysponowane w tych miejscach, takich, gdzie mieliśmy zgłoszenia radnych, sołtysów, szczególnie sołtysów. Te lampy, które były w nadmiarze, zostały założone na ten moment. Także chcąc doświetlić teraz Tarnogrodzką, trzeba było dodatkowo lampy kupować. Krzewy, pielęgnacja krzewów, mamy rok czasu gwarancji i w tym jest właśnie pielęgnacja w tym roku tych krzewów, które zostały wysadzone. Żłobek, no to ja powiedziałem już. Zwolnienia z pracy to już jest sprawa indywidualna, tutaj nie będę się wypowiadał, każdy udział w sesji jest podstawą do zwolnienia z pracy, tylko jak to właśnie robią, można to po prostu sobie wziąć urlop, czy też mieć, skorzystać z tego zwolnienia, które jest, daje zaproszenie na sesję. A odnośnie pana Kutmana, tylko dodam, że pan Kutman nie jest pierwszą kadencję
tylko to pan Gutman już jest trzecią kadencję. Parking przy szkole. Tak, to zrobił pan Grabt, z tym, że no pan Grabt też była ta rozmowa, że za to, że zrobi, oczekuje właśnie zwiększenia po prostu czy zmniejszenia dzierżawy, podniesienia tej dzierżawy, tak? Czyli tak czy tak, jeszcze nie przyszedł, ale już taka wstępna rozmowa była i będzie tutaj negocjacja co do nowych warunków dzierżawy. No i kosze. No kosze są rozmieszczane. Jeżeli są jeszcze jakieś potrzeby, to jest możliwe, żeby dodatkowe kosze założyć. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi za te odpowiedzi. Czy ktoś jeszcze z radnych chce dać? Pani Grażyna, proszę. Prosiłbym, no, to wyczerpująco wszystkie pytania zadać, bo tak jak w szkole 10 razy to... Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałam się odnieść do tego, co powiedział pan przewodniczący i co powiedział pan wójt. A chciałam właśnie powiedzieć, że ja zadałam inne pytanie i od wielu lat zadaję pytanie zupełnie inne, jeśli chodzi o pracę Orlika w Krzeszowie. Ja wcale nie mówię na ten temat, że pana, który jest animatorem, potrzeba zwolnić. Wręcz przeciwnie, ja jestem za tym, żeby jak najbardziej pracę pełnił tylko w godzinach pracy od do. Jeśli było powiedziane, że od 16 do 21, to Orlik powinien być w tych godzinach otwarty, bo to są zajęcia, proszę państwa, sportowo-rekreacyjne i mieszkańcy o tym wiedzą. I ktokolwiek, ja, ty możesz iść i możesz skorzystać oczywiście z Orlika, z zajęć sportowo-rekreacyjnych. Ja do tego mówię, jeśli ktoś jeszcze nie potrafił zrozumieć, że wynagrodzenie pana animatora sportu jest najwyższe w ogóle w okolicach. I pan wójt na ubiegłej sesji powiedział, że ja przedstawiając tą kwotę, ja kłamię. Potrafił dwa razy powiedzieć pani kłamię. A ja, proszę bardzo, jeśli ktoś chce, przygotowałam dzisiaj, wszystkim mogę powiedzieć, to jest kwota 47 067 zł, tak jak powiedziałam na poprzedniej sesji. I ja nie kłamię. Wręcz pan wójt powiedział, że nie, to nie jest kwota ta 47 067 zł, tylko to jest kwota 36 tysięcy. A ja właśnie znalazłam, proszę bardzo, wszystkim do wglądu, że to jest kwota, którą podaję, ponad 47 tysięcy. Plus, proszę, z zewnątrz pół etatu to są duże pieniądze. I ponieważ nauczyciele naszej pani gminy nie otrzymują dodatku motywacyjnego 20%, tylko 100 zł. Lub... Niech pani... No chwileczkę, przerwę pani chwilę. Proszę. Moment. Ja mam pytanie. Nie ma racji pewnego. Czy do wójta składa pan Damian jako kierownik oświadczenie? Nie. Proszę publicznie tutaj kwotami nie operować. Publicznie proszę kwotami, bo sobie chyba nikt nie życzy, żeby czyjeś zarobki pani tu publicznie przedstawiała, bo to jest tylko tajemnica, ile kto zarabia. Proszę publicznie kwotami nie operować. Ja nie operuję nazwiskiem, bo RODO obowiązuje i ja znam zasady, ale jeżeli kwota z budżetu gminy przeznaczona na Orlik
na wynagrodzenie animatora sportu zapisane jest w budżecie 47 067 zł, to ja mam prawo i obowiązek dzisiaj czy kiedykolwiek powiedzieć. I jeśli ja wiem, że pół etatu przeznaczone jest właśnie z Rzeszów, z zewnątrz, tak powiem, to również mam prawo i obowiązek to powiedzieć. I ja mogę jeszcze wyliczyć, jakie pobory otrzymuje od marca do listopada pan Pani Grażyno, animator zamykamy sportu. Ten temat. Dlatego po prostu zamykam ten temat. Zgłaszałam też prośbę o podwyższenie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Pan wójt powiedział, że tą sprawę rozpatrzymy w późniejszym terminie, ale do tej pory tego terminu nie ma po prostu. Więc skoro Pani Grażyno, taka... odbieram Pani głos. Odbieram Pani głos. Pan wójt powiedział, że będzie to temat na komisjach i na sesji będzie sprawozdanie. Proszę ten temat kończyć. Ma Pan jeszcze inne pytania? Jeszcze jedno zdanie czy dwa. Mnie wcale nie chodzi o to, żeby ktoś mi sprawozdanie tutaj przedstawiał, bo ja jestem osobą, która widzi, potrafi ocenić i oceniając to wyniki osiągane na Orliku nie przedstawiają Prosiłem się panią, na wyniki sportowe. Czy pani rozumie, czy to pani na wyniki mówię? Sportowe uczniów w zawodach powiatowych, rejonowych, wojewódzkich i tak dalej. Odbieram pani głos, pani Grażyno, bo proszę. Ten temat już był wyjaśniony. Będziemy na komisji omawiać. I co sesję pani ten temat? Pół godziny na ten temat pani mówi. Proszę ten temat zakończyć. Ma pani jeszcze inne pytania? Proszę bardzo. Ten temat bym już zostawiła w spokoju. Ale tu razu pewnego, na ostatniej czy przedostatniej sesji, radny Jajak powiedział w ten sposób, że ten temat Orlika pani już może 10 więcej razy przedstawia, więc może byśmy to już zostawili. Szanowna Rado, jeżeli 10 czy więcej razy temat Orlika ja poruszyłam, to ja pytam, gdzie jest Rada, kiedy 10 sesji to może 2 lata? A więcej to więcej. Wiecie Państwo, jak się spotykamy. Czasami za 3,5 miesiąca mogę podać daty. Od do sesja. Więc tak długo trwa ta sprawa, ten problem, mogę powiedzieć. I Rada nie potrafi zaradzić Pani temu Grażyno, zjawisku. Proszę skończyć temat Orlika. Ma Pani jeszcze inne pytania? Jeśli nie, to odbiera Pani głos. Dlatego... Czy ma Pani jeszcze inne pytania? Dlatego... Odbieram Pani głos. Proszę usiąść na miejsce. Czy Pani rozumie, co Pani mówię? Dlatego... Ogłaszam przerwę. Fajnie.